Zapadał zmierzch. Ciemność pokrywała coraz większe obszary jałowego, skalnego pustkowia, gdzieś na zachodzie USA. Jednak dla samotnego wędrowca, idącego środkiem pustyni, nie miało to większego znaczenia. On i tak już od bardzo dawna nie widział promieni słońca. W zamian za światło zyskał jednak coś o wiele lepszego. Wysoki osiemnastolatek zatrzymał się przed dużą skałą i cofnął o krok. Wąż przepełznął metr od jego nóg. Bezoki Jack odwrócił w jego stronę jedno z uszu, obserwując jak gad powoli oddala się, sunąc po piasku. Jack doskonale słyszał swoje otoczenie, jednak ciepło dnia powoli zamieniało się w chłód nocy, tak więc musiał poszukać jakiegoś schronienia. Po niespełna kilometrze Ailes Jack dotarł do skraju jakiegoś lasu. Zaczerpnął powietrza nosem kilka razy, węsząc dookoła. Czuł, że najwyżej 4 kilometry dalej znajduje się ludzka osada. Mógłby tam zapolować i zregenerować siły, ale z głębi lasu jego nozdrzy dobiegał słodki zapach ludzkiej krwi, a jego źródło było znacznie bliżej niż wioska, do której do tej pory zmierzał. Nie myśląc długo, zamaskowany kanibal wszedł w leśną gęstwinę, nieświadomie mijając dziwaczne kartki z zeszytów, nalepione na pojedyncze drzewa. Szedł przed siebie, jednocześnie zbierając drewno na opał. Skoro nie mógł się nigdzie schronić, to miał zamiar rozpalić chociaż ognisko, żeby nie zamarznąć w nocy. Wciąż kierował się jednak wonią ludzkiej krwi, która w końcu doprowadziła go do metalowej wieży, u podstaw której znajdował się otwarty metalowy właz. Kiedy się nad nim nachylił, poczuł intensywny jak nigdy dotąd zapach ludzkiego mięsa. Zostawił drewno na zewnątrz i powoli zszedł po drabinie. We wnętrzu szybu znajdował się korytarz, w którym panowała gorąca i duszna atmosfera. Tunel przypominający stare kanały ciągnął się w ciemność, aż do pomieszczenia, w którym znajdował się jakiś demoniczny, okultystyczny pomnik. Jack obszedł go ze wszystkich stron, a jego uszu zaczął dobiegać dziwny dźwięk, przypominający szumy radiowe. Jednak Jack odniósł wrażenie, że jego źródło znajduje się kilometry od tego miejsca. Hej, ty! Niespodziewanie w pomieszczeniu rozległ się męski, zachrypnięty głos. Dalej będziesz się tak patrzył na jego statuę? Jack spokojnie odwrócił się w stronę ściany i poczuł znajomy zapach krwi. Ten sam, którym kierował się do tego miejsca. Powoli podszedł do przymocowanej do ściany osoby, wyciągnął przed siebie ręce i zaczął obmacywać twarz nieznajomego w sposób, jaki czynią to zazwyczaj niewidomi. W pewnej chwili cofnął jedną z rąk, gdy wyczuł, że wisząca na murze osoba posiada szerokie rozcięcia w miejscu policzków. Nie były świeże, były zagojone, więc rany musiały powstać dawno temu. Kim jesteś? Zapytał, wciąż trzymając jedną z rąk na twarzy osobnika. Nagle nieznajomy ugryzł Jacka w palec i zaśmiał się szyderczo. Bezoki syknął z bólu i w odruchu cofnął się o metr. Kurwa, zębatą ścianą! Nie widać? Rzucił uwięziony. Jack zacisnął zęby, zbliżył się gwałtownie do ściany i ze złością wyrwał z niej pochodnie. Przybliżył ogień do swojej twarzy tak, żeby tamten zobaczył ją w całej okazałości, po czym ściągnął maskę. Na twarzy przykutego do ściany przez moment dało się zauważyć zmieszanie. Nie, nie widać. Rzucił Jack, po czym oblizał z ust czarną substancję, wyciekającą z jego oczodołów. Ugryzłeś mnie. W takim bądź razie chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli ja ugryzę ciebie. Czekaj! Ryknął tamten. Jeśli mnie zabijesz, zwabisz go tutaj. Przy ścianie obok.
kiwnął głową na prawo, wskazując dwa martwe ciała leżące pod ścianą. Jeszcze świeżutkie! Częstuj się, kolego! Ailes Jack obrócił głowę z zaciekawieniem, po czym węsząc, powoli podszedł do ciała młodej dziewczyny i nie czekając, zatopił zęby w jej wnętrznościach. Było tu jeszcze jedno żywe dziecko, ale zabrał je ze sobą, żebym nie mógł go zabić. Coś ci za jeden? Zapytał w końcu Ailes Jack, jedząc jednocześnie ludzkie zwłoki. Mam na imię Jeff. Jeff? Ten morderca? Odparł Jack. To by się zgadzało. Pocięta morda i wytrzeszcz na całego. Może wydłubię ci te oczy i je sobie wezmę na pamiątkę. Teraz możesz ze mną zrobić co chcesz, ale tak jak powiedziałem, jeśli mnie zabijesz, zwabisz go tutaj. Go to znaczy kogo? Tego, który mnie tak załatwił, rzecz jasna. I wierz mi, to nie jest człowiek jak ty i ja. Coś mi się wydaje, że my też już od dawna nie jesteśmy ludźmi. Dodał bez oki, wysysając gałkę oczną dziewczyny. Hehehe, to fakt. Jednak potwór, który mnie tu uwięził, to coś paranormalnego. Nie ma twarzy i czerpie siłę życiową ze swoich ofiar. Nie jest więc jedyny. Pomyślał Jack, czując jak z każdym kęsem ludzkiego mięsa jego ciało się regeneruje. Dotknij tylko macek, które mnie owijają. To cię przekona, stwierdził Jeff. Nie muszę. Już je zauważyłem, odparł Jack. Więc mówisz, że to coś, czego posąg stoi na środku pokoju, tak cię załatwiło i przykuło do ściany. Chyba jesteś jakimś lukrowanym emo z creepypasty, jeżeli sądzisz, że ci w to uwierzę. Wierz sobie w co chcesz, odparł Jeff, zastanawiając się, jakim cudem Jack był w stanie zobaczyć posąg. Mam to gdzieś. Możesz mnie nawet zabić, ale powiedz. Jeff delikatnie zniżył ton głosu. Czy nie chciałbyś zapolować na tego potwora? He? Przeszlibyśmy do legendy. Ailes Jack wstał po przełknięciu ostatniego kawałka wątroby i podszedł do Jeffa. Zabawny z ciebie gość. Aż szkoda cię zjadać. Poza tym... nie pachniesz świeżo. Fuknął ze śmiechu, ponownie dotykając jego twarzy, jakby sprawdzał jej jędrność. Dobra, pomogę ci. Ale jeżeli choćby przez sekundę pomyślę, że chcesz mnie zabić albo wyrolować, zabiję jak psa. Umowa stoi, odparł Jeff, przybierając beznamiętny wyraz twarzy. Bezoki Jack podniósł nóż leżący pod nogami Jeffa, uniósł ostrze do góry, drugą ręką chwycił mordercę za kark, po czym rzucił nonszalancko. Nie ruszaj się. W środku lasu płonęło ognisko. Po jego przeciwnych stronach siedziała dwójka nietypowych osobników. Jeden z nich opiekał nad ogniskiem nabitą na patyk dłoń, a drugi zajadał się surową nerką. Nie chcesz sobie upiec? Zapytał rozbawiony Jeff. Wolę na surowo, odpowiedział bezoki Jack, sięgając do leżącego przy ognisku ciała młodego chłopca po kolejny kawałek mięsa. Więc mówisz, że widzisz przy pomocy echolokacji, tak? Słyszysz go teraz? Te szumy. Słyszę, ale jest daleko stąd. Jesteśmy bezpieczni. Wygląda jednak na to, że się przemieszcza. Chyba cię szuka. Powiedz, jaki masz plan? No wiesz, zabicia go. To proste. Uśmiechnął się Jeff. Pomożesz mi zlokalizować jego nową kryjówkę. Tam pozabijam wszystkie ofiary, z których czerpię siłę. A potem go zabiję. Ty możesz sobie wziąć całe mięso, jakie uda nam się dzięki temu zdobyć. Brzmi prosto. A co, jeżeli pojawią się jakieś komplikacje? Wtedy będziemy improwizować,
rzucił bez pardonu Jeff. Jakim cudem tak długo udaje ci się uniknąć złapania? Jack sarkastycznie przyłożył dłoń do czoła. Po prostu szybciej biegam niż myślę, odparł tamten. Nic mnie nie zaskoczy. Jack uśmiechnął się z politowaniem. To ciekawe, doprawdy ciekawe, bo akurat teraz nie jesteśmy sami, zakomunikował poważnym tonem i zaczął nasłuchiwać. Jeff również wstał i zaczął bacznie rozglądać się dookoła. Coś ewidentnie ruszało się w krzakach i nie był to ani człowiek, ani Slenderman. Pachnie podobnie do człowieka, stwierdził Jeff. Ale coś tu nie gra, podsumował i chwytając kawałek ludzkiego mięsa, ruszył w stronę poruszających się krzaków. Kiedy był 5 metrów od nich, kucnął i rzucił ludzki ochłap około 2 metry przed siebie. Po chwili z leśnego gąszcza powoli wyszła blada, humanoidalna istota, poruszająca się jak małpa na 4 kończynach. Podeszła do kawałka mięsa i zaczęła go pożerać, cały czas patrząc na Jeffa. Co to jest? Zapytał Jack, ustawiając się w gotowości do walki. Nie wiem, ale czuję tutaj jakiś zwierzęcy magnetyzm. Zabójca wstał i ostrożnie zaczął podchodzić do bestii. Człekokształtny potwór warczał i fuczał, ale nie atakował. Wzrok wpatrującego się w niego Jeffa działał na Rejka, jakby hipnotyzująco. W końcu Jeff podszedł do istoty i położył jej rękę na głowie. Tak, dobry chłopiec, poklepał go delikatnie. Masz jeszcze! Tym razem z ręki nakarmił ludożerne monstrum. Po chwili Rejk wstał na 2 nogi i długim językiem polizał Jeffa po twarzy. Morderca odwrócił się i spojrzał na bezokiego Jacka. Coś mi się wydaje, że mamy kolejnego pomocnika. Zaśmiał się, a w tej samej chwili Rejk zawył do księżyca, przepłaszając z gałęzi pogrążone we śnie ptactwo. Jack, kiwając w niedowierzaniu głową, założył maskę, kryjąc uśmiech. Jednak nagle coś przykuło jego uwagę. Gwałtownie odwrócił się dookoła własnej osi, nasłuchując otoczenia. Szuka nas. Jest coraz bliżej. Musimy być w ciągłym ruchu, poinformował zimnym głosem, po czym odwrócił głowę w przeciwnym kierunku. Od zachodu też coś kieruje się w naszą stronę i chyba wiem co, zacisnął pięść ze złością. Nie traćmy więc czasu, rzucił Jeff, wchodząc w leśny gąszcz. Rejk podążył za nim jak za swoim panem, a Jack wyrwał z ust leżącego na ziemi martwego chłopca język, po czym wbiegł, odgryzając jego kawałek, podążył za towarzyszami.